10 najgorszych programów w polskiej telewizji. Gwiezdny Cyrk. Program telewizyjny emitowany od 6 marca do 24 kwietnia 2008 roku w telewizji Polsat, a realizowany w Cyrku Zalewski. Program był realizowany pod Pruszkowem we wsi Paszniew. W programie prowadzonym przez Zygmunta Heizera oraz Agnieszkę Popielewicz brały udział tzw. osobowości medialne. Uczestnicy wykonywali określone zadania. Obecna w programie tresura zwierząt spotkała się z negatywnym odbiorem publiczności i obrońców praw zwierząt, zwłaszcza po słowach prowadzącej Agnieszki Popielewicz, która w jednym z odcinków show przekonywała, że słonie wchodzące na stołek o średnicy 50 cm są bardzo szczęśliwe. Ranking gwiazd. Program rozrywkowy, który był emitowany od 6 września 2008 roku na antenie telewizji Polsat. Pierwszy sezon programu obejmował w sumie 20 odcinków po 22 minuty. Program prowadził Borys Szyc. 10 znanych kobiet odpowiada na pytania, które wcześniej zadane były 100 mężczyznom, a na podstawie ich odpowiedzi tworzone są rankingi, które zostają zaprezentowane w programie. Gwiazdy mogą porównać to, co same o sobie myślą z opinią swoich koleżanek oraz ze swoim wizerunkiem funkcjonującym wśród mężczyzn. Widzom nie spodobała się już sama forma programu, ale to, co przede wszystkim zawiodło, to prowadzący. Borys Szyc, który mimo bycia świetnym aktorem, nie odnalazł się w rankingu gwiazd. Poczynając od nieśmiesznych żartów, a kończąc na ciągłych, niepotrzebnych aluzjach do seksu. Jak sam odpowiedział mediom na pytanie, dlaczego podjął się tego projektu, takie rzeczy robił tylko dla kasy. Boże, kurwa, co? Na literę T. Fajce. Ale słuchajcie, papierosie. Ja nic nie wytłumaczyłaś, o co tutaj chodzi w tym programie. Ja w ogóle nie mam, co to chodzi. Studio Jajo. Zamierzenia Studio Jajo miało być programem satyrycznym komentującym w każdą niedzielę wydarzenia minionego tygodnia. Show zostało anulowane już po pół roku, a powodem tego były problemy finansowe programu. Ryszard Makowski, w latach 89-2001 członek kabaretu Otto, znany z gościnnych występów z kabaretem pod egidą, oraz Paweł Dłużewski, polski artysta kabaretowy, członek kabaretu pod egidą, od pierwszego odcinka Studia Jajo byli krytykowani za jego archaiczną formę, jak również stronniczość. I mimo że program śmieszył widzów, to śmieszył ze względu na żenujący poziom, a nie dowcip, jaki się pojawiał. Tradycyjnie mamy telefon od widza. Pani Zofia z Milanówka. Halo? Panie Ryszardzie! Czy ja się dodzwoniłam do studia? Są straszne zakłócenia. Może pani wyłączy telewizję? Nie naszą, swoją. Ciao Darwin. Program rozrywkowy emitowany na antenie telewizji TVN na podstawie włoskiego show pod tym samym tytułem. Program składał się z dwóch edycji, a prowadzącym był Piotr Szwedes. W programie rywalizowały ze sobą dwie drużyny, które były tak dobierane, aby ich członków coś łączyło. Na czele każdej z drużyn stała oczywiście gwiazda. Uczestnicy programu wykonywali różne zadania, nierzadko mające ich ośmieszyć, oraz odpowiadali na pytania z wiedzy ogólnej. W programie stawiano naprzeciwko siebie dwie skrajne grupy, na przykład blondynki kontra brunetki albo, uwaga, feministki kontra macho. No kurde, brawo. Woli tysiąc na pokładzie. Jest to program od TVN-u i to chyba jedna z największych pomyłek telewizyjnych ostatnich lat. Podczas jego premiery trudno było nie poczuć się zażenowanym. Jego bohaterowie, czyli projektant Dawid Woliński i fotograf Marcin Tyszka, przyzwyczajeni do luksusowego życia celebrytów, mieli zmierzyć się z urokami pracy tzw. zwykłych ludzi. Zapewne produkcji programu chodziło o to, że takie zestawienie będzie prowadzić do wielu zabawnych sytuacji. Niestety tak nie było. Po premierze Michał Piruk na swoim profilu na Facebooku napisał: oglądałem nowy program na TVN i jestem wstrząśnięty, zażenowany, zawstydzony. Boję się włączyć telewizję, nie zasnę. Celebrity Splash. Polski program rozrywkowy emitowany od 7 marca do 25 kwietnia 2015 roku na antenie telewizji Polsat, oparty na niderlandzkim formacie o tej samej nazwie na licencji iWorks. Program polegał
tylko i wyłącznie na tym, że Jury w składzie Otylia Jędrzejczak, Tomasz Zimoch oraz, nie wiedzieć czemu, Danuta Stenka oceniało skoki do wody celebrytów. Pytania? Szał Ciał. Amerykański program rozrywkowy realizowany również w Polsce. Fabuła programu oparta jest na brytyjskim show Hot Tub Ranking prowadzonym przez Naoko Mori. W każdym odcinku 5 kobiet jest ocenianych przez 3 mężczyzn. Panie muszą odgadnąć, w jakiej kolejności pod względem atrakcyjności uszeregowali je panowie. Jeśli ustawią się dokładnie tak, jak zdecydowali sędziowie, wygrywają pieniądze. W ostatnim zadaniu następuje zmiana ról. To uczestniczki przewidują, w jaki sposób ocenią swoją atrakcyjność mężczyźni. Polską edycję Szału Ciał emitowała stacja MTV. No więc, zaczęłam z imprezy, taka lekko wcięta i podeszłam do policjanta. A że miał taki fajny, mięsisty tyłek, klepnęłam go dosyć mocno i powiedziałam, do domu proszę. Tak. A że powiedział, że może mnie jedynie podwieźć na komisariat. Także wysiadłam, zamówiłam taksówkę i wróciłam do domu. Kasia, a ciebie podobno fascynują języki obce. Zgadza się. Wiesz co, wydaje mi się, że nauka języków obcych jest bardzo ważna. Jednak mowa ciała jest chyba fajniejsza. Może dlatego tak dobrze rozumiem się z moim nauczycielem od rosyjskiego. Czyli rosyjski jest pod najlepszym. Rosyjski językiem, jest tak? Moją pasją, tak. Fascynują cię języki obce czy obce języki? Języki obce, zdecydowanie. Zdecydowanie bardziej. No dobrze, to niech tak zostanie. Hipnoza. Uczestnicy tego TVN-owskiego show zostali podobno wyselekcjonowani na podstawie specjalnych badań, które miały sprawdzić, na ile są podatni na wprowadzenie w stan hipnozy. Podczas programu zahipnotyzowani uczestnicy wykonywali różne zadania pod czujnym okiem prowadzącego, Filipa Heizera. Oglądalność spadała z odcinka na odcinek i ostatecznie program został zakończony po jednym sezonie, zresztą trudno się dziwić. Hot or Not. Program emitowany na antenie stacji Viva Polska, mający na celu wyłonienie dwójki szczęśliwców, którzy w nagrodę za zwycięstwo otrzymują staż prezenterski w stacji Viva. Scenariusz odcinka za każdym razem wygląda następująco. Co chwilę na scenę wychodzi kolejna osoba, mniej lub bardziej rozebrana, i ta jest oceniana tylko i wyłącznie za wygląd. Czasami oglądając prawie nagich, tańczących i wijących się na scenie uczestników programu Hot or Not, ma się wrażenie, że nabór prowadzony jest nie do stacji Viva, ale do nieco innej produkcji, takie wiecie. Bardziej dla dorosłych. Warsaw Shore. Polski program typu reality show emitowany na antenie MTV Polska od 10 listopada 2013 roku, oparty na amerykańskim formacie Ekipa z New Jersey. Bohaterami Warsaw Shore są zwykli ludzie, których łączy zamiłowanie do imprez. W castingu wyłoniono 4 dziewczyny i 4 chłopaków, którzy tworzą 8-osobową grupę zwaną Ekipą z Warszawy. Od 12 odcinka trzeciej serii liczba uczestników zwiększyła się. W trakcie programu uczestniczy mieszkają razem, natomiast ich codzienne perypetie, a przede wszystkim wspólne imprezy, seks i suto zakrapiane alkoholem, imprezy obserwowane są przez kamery. Program był niezwykłym festiwalem pustoty i patologii. Krzyż to głośno! Tak, krzyż trypsą! Jezu, siebie! Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Co myślicie o tych programach i czy znacie jakieś inne programy, które powinny trafić na tę listę? Dajcie znać w komentarzu i wbijajcie na moje pozostałe kanały. A to ciekawe, również kanał z ciekawostkami oraz światową historię. Trzymajcie się, cześć!